oczywiście mogę cytować pańskie wypowiedzi, że idea komunistycznej partii Chin jest postępową koncepcją, która jest tożsama z myślą europejskich socjalistów i nowej lewicy w Polsce. Pan się, rozumiem, inspiruje ideą komunistycznej partii Chin. Pan, będąc w Chinach, wspomina o tym, że filozofia polityki pana Xi Jinpinga zawiera zasady harmonijnego rozwoju i że to wybitny przywódca. Mówi pan mnóstwo, leje pan miód na ich serca, nie wspominając ani słowem w wywiadzie, ani w żadnej innej publicznej wypowiedzi o tym, że Chiny brutalnie łamią prawa człowieka, że łamią prawa mniejszości wszelkich. I człowiekowi lewicy powinno być to bliskie, ale tu się okazuje, że jednak Chiny mają taką moc, że panu bliższy jest chiński reżim niż chińscy obywatele. Nie. Bardzo są mi bliscy chińscy obywatele. Natomiast na szczęście w resorcie spraw zagranicznych nie odpowiadam za ten region, odpowiada pan minister Bartoszewski. No to co, trzeba było pana odciągać od tego, bo jeszcze pan robi głupot? Nie. Natomiast rzeczywiście uważam, że to, co robi i filozofia, przynajmniej filozofia obecnego prezydenta Chin, i czytałem jego pracę, jego książki, jest mi bliska, natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście potwierdzam pański pogląd, że kwestie praw obywatelskich, praw człowieka, sekundkę, wcale nie jest, można ich od nich oddzielić. Panu jest bliska filozofia prezydenta Chin. To tak. Może pan powinien kandydować z ramienia Komunistycznej Partii Chin do parlamentu chińskiego. Nie, ale jeżeli pan zobaczy, to w tej filozofii, jeżeli popatrzy na tą filozofię, to ona jest postępowa w kwestii na przykład rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Chinach. Rany boskie. Ale czyli, mówimy o tym, co on czyli mówi. Kocha pan Chiny, a w zasadzie chińskie władze, dlatego, że one nie rozwijają... Nie władze, Chiny. Chińskie, przepraszam, Xi Jinping kim jest? Ale nie, mówimy o Chinach, mówimy o filozofii jest konfucjańskiej, mówimy o nie, obywatelach. Pan wybaczy, pan o Konfucjuszu ani razu nie powiedział. Natomiast uwaga, teraz powiedziałem. To mam dla pana teraz informację.